Moi drodzy kochani, procedura na struganie płaskich desek już była, chociażby w tym filmie. To jest pierwszy odcinek z serii o budowie małej szafki, jak się okazało, wcale nie na klucze. Natomiast zdaje się, że chyba nigdy nie przedstawiałem wam mojego sposobu na radzenie sobie z długimi deskami. Tutaj ta stara, dobra procedura nie działa. Dlaczego? Bo deski są długie i wymagają nieco innego podejścia. Jaka jest tajemnica sukcesu? Moim zdaniem pierwszy krok do długiej, płaskiej deski to wybór materiału. W miarę prosty i płaski materiał na wejściu to właściwie większa część sukcesu. Dzisiaj strugam sosnę, bo akurat sosnę potrzebuję w grubości 35 mm. 25 nawet w pierwszej klasie przeważnie są po prostu brzydkie. Dobra, narzędzia. Metalowy równiak od Stanleya, klasyczna piątka, którą wykonamy właściwie z 80% prac nad naszą deską. Spustnik metalowy, to jest akurat numer 7 marki Yuma. Bardzo dobry strug. I gładzik do takiego ostatecznego wykończenia deski. To jest akurat numer 4. To wszystko. Oczywiście to nie oznacza, że tylko tymi narzędziami można zrobić płaską deskę. Płaskość można zrobić również drewnianymi strugami. Ważniejsze jest odpowiednie sprofilowanie noży. Jak zwykle w równiaku nóż ostrzą po delikatnym łuku. Odchylak właściwie tutaj nie pełni żadnej roli oprócz wzmocnienia ostrza, więc jest odsunięty na tyle, żeby nie przeszkadzał. No, spustnik to już precyzyjne narzędzie. Tutaj nóż jest ostrzony prosto, jedynie z zaokrąglonymi narożnikami. Jak widzicie, odchylak jest bardzo blisko i on tutaj działa i powinien działać. Właściwie po pracy równiakiem powinniśmy otrzymać deskę płaską i gładką. Już na tym etapie walczymy z wyrwaniami. No, gładzik to już szczyt precyzji. Płasko zaostrzony nóż, zaokrąglone delikatnie narożniki, odchylak bardzo blisko, tak żeby nie było żadnych wyrwań, strugamy na gładko. Dobra, pacjent na stół, no pora na ocenę wzrokową materiału. W tym momencie się zawiesiłem, właśnie rebutuje mi się system, zrebutował się. Szukam największych nierówności, zwichrowań, wad, po to żeby móc objąć jakąś strategię działania. Bardzo istotne jest dobre zamocowanie materiału w strugnicy. Ta deska ma jakieś 2 metry. Strugnica z ledwością ją przyjmie w imaki, ale przyjmie. No i szukam, sprawdzam, przyglądam się tej desce. Właściwie każdej desce trzeba się najpierw przyjrzeć po to, żeby nie napracować się więcej niż to jest konieczne. A za tę czynność podziękują wam wasze noże. Naprawdę sporo ostrzenia, mniej jeżeli po prostu zmieciecie deskę przed struganiem. Za pomocą linijek sprawdzam jeszcze, czy czasem coś nie umknęło moim już nie najlepszym oczom. Myślę tutaj o skręceniu, zwichrowaniu deski. To bardzo upierdliwa wada materiału. Co prawda w przypadku desek długich nie jest aż tak bardzo uciążliwa, ponieważ sosna jest po prostu elastyczna. Dognie się, po prostu się dognie. I zaczynam struganie. Ops, jeszcze nie. Jeszcze coś trzeba zrobić. Dobrze jest sfazować krawędź, że tak powiem, wylotową, ponieważ przy struganiu prostopadłym do przebiegu włókien właściwie mamy gwarancję, że odłamiemy tę krawędź w taki albo inny sposób. No i potem trzeba będzie trochę pracy włożyć w zestruganie tej krawędzi, żeby nie było widać wyrwania. Szkoda pracy. No i zaczynam. To jest proces żmudny i powolny i dosyć wyczerpujący, szczególnie przy tych temperaturach, które aktualnie panują. Dlatego lubię piątkę od Stanleya. Piątka od Stanleya w porównaniu do innych strugów tego typu, droższych, lepszych marek, po prostu jest stosunkowo lekka. Nie wyczerpuje tak szybko. Jak widzicie, strugam w odróżnieniu od mojej normalnej procedury, strugam od strony lewej. Strona prawa w tej chwili leży na strugnicy. Obserwuję, jak zachowuje się materiał i dążę do tego, żeby
uzyskać jednolitą powierzchnię, żeby ten wzór, który pozostawia strug, zajął całą powierzchnię deski. Nie wiem, jak inaczej wam to wytłumaczyć. Tak wygląda deska po jednym przejściu. No teraz kolejne i kolejne. Właściwie 3-4 przejścia i deska jest z grubsza ostrugana. Co prawda to struganie jest, powiedziałbym, dosyć takie brutalne ze względu na charakterystykę tego strugu, ale to zaplanowany etap procedury. Kolejne strugi będą pozostawiały po sobie coraz lepszą powierzchnię, aż do gładzika, który da nam właściwie powierzchnię gładką jak szyba. Dobra, a teraz filiżanka kawy i przyspieszamy. Takie struganie zapewnia dosyć dobrą płaskość w kierunku poprzecznym, w kierunku prostopadłym do przebiegu włókien. Mam tu mały problem. O, właśnie, to jest ten problem. Z tego względu muszę jeszcze raz zaatakować deskę, ale od drugiej strony, więc od drugiej krawędzi, więc odwracam deskę i strugam ją jeszcze raz, jeszcze jedno przejście, tak żeby sobie tego babola nie zostawić na później, bo później będę strugał już cienką strużynę i no, musiałbym sporo kalorii włożyć w to, żeby tą cienką strużyną zestrugać do niepoderwanego drewna. Nie wiem, czy jasno się wyrażam. Pora na zmianę taktyki. Kolejny krok w tej procedurze strugania długich desek. Deska jest płaska poprzecznie, ale właściwie nie zrobiliśmy nic, żeby wyeliminować zwichrowanie deski. Dlatego teraz będziemy strugali nie poprzecznie, a diagonalnie, czyli pod skosem. Takie struganie pozwala wyeliminować delikatne skręcenie. Nie jest to najlepszy sposób na usuwanie takiego ewidentnego śmigła, ale tak jak wam mówiłem, pierwszy krok, wybór materiału. Najważniejsze, żeby strugać materiał, który już na wstępie jest w miarę płaski. Co zrobić z deską, która jest jakimś obrzydliwym śmigłem? Albo ją rozciąć na węższe kawałki i wykorzystać do, nie wiem, innych elementów, albo po prostu nie strugać. Nawet dla krzywych desek można znaleźć jakieś zastosowanie, a nie każda deska musi być częścią blatu albo jakiegoś mebla. Dobra, myślę, że już pora na wytoczenie cięższych dział. Dlatego w ruch idzie spustnik. No i to jest moment, w którym staramy się uzyskać płaskość wzdłużną, czyli wzdłuż przebiegu włókien. Równomierne, pokrywające się przejazdy spustnikiem powinny nam zapewnić tę płaskość. Aczkolwiek musimy pamiętać o jednej rzeczy. Struganie ręczne ma pewien charakterystyczny przebieg funkcji czasu. Pozwólcie, że spróbuję wam to narysować. Stosując odpowiednią procedurę, w miarę upływu czasu, w miarę strugania, zbliżamy się coraz bardziej do upragnionego celu, czyli do płaskiej deski, aż ten cel osiągniemy. Ale ten cel nie jest permanentny, w sensie ten stan, w którym znajduje się deska. Ona jest płaska w pewnym określonym momencie. Potem im więcej strugamy, tym bardziej oddalamy się od tej płaskiej deski. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że nasze ciało nie jest wykonane z żeliwa ani ze stali. Nie jesteśmy stabilną platformą dla narzędzia, ponieważ składamy się z łokci, z kolan,
z elastycznych połączeń w kończynach. Dlatego posiłkujemy się procedurami i dlatego w momencie, w którym dochodzimy do płaskości, w momencie, w którym deska jest płaska, przestajemy strugać. Łatwo jest po prostu przegiąć i to jest zupełnie, zupełnie normalne. Nawet najbardziej doświadczeni strugacze strugają po pierwsze banana, czyli wypukłości, i po drugie strugają, w zależności od tego, czy są prawo- czy leworęczni, strugają śmigło albo w jedną, albo w drugą stronę. Jeżeli zdamy sobie z tego sprawę i po prostu to zaakceptujemy, to stosowanie procedury zapewni nam dobry efekt, ale nie możemy się zapędzić. Dochodzimy do momentu, w którym deska jest płaska, i nie strugamy dalej, ponieważ będziemy musieli za chwilę znowu zastosować tą procedurę, żeby wrócić do stanu płaskości. Im mniej spalamy kalorii, tym więcej dziennie desek jesteśmy w stanie ręcznie przestrugać. Ostatnie przejścia z pustnikiem to przejścia diagonalne, po to, żeby poprawić się w kwestii płaskości poprzecznej. I kwestia formalna, czyli gładzik, zrobienie gładkiej powierzchni. Tutaj należy sobie odpowiedzieć na pytanie, właściwie które powinniśmy zadać sobie na początku. Do czego my tak naprawdę potrzebujemy tą deskę? Jeżeli to jest element blatu, to tak się nie struga. Jeżeli to byłby element blatu, to właściwie z grubsza ogarnąłbym tą deskę, czyli doszedł do momentu strugania wzdłużnego z pustnikiem po to, żeby osiągnąć płaszczyznę, tą podstawową płaszczyznę bazową jako taką, i zajął się w dalszej kolejności struganiem krawędzi. Dlaczego? Dlatego, że należy strugać jak najmniej. Im mniej strugamy, tym lepiej. No, po prostu wynika to z tego, że mamy ograniczone siły, ograniczoną energię. W związku z tym nie ma sensu wykonywać tych samych czynności kilkukrotnie. No bo wyobraźcie sobie, strugam teraz deskę co najmniej czterostronnie, tak? No bo właściwie tą procedurę wam pokazuję. Natomiast nie ma takiego cwaniaka, który by ostrugał ręcznie wszystkie elementy blatu na identyczną grubość. Nie ma takiego cwaniaka, po prostu. To zapewnia maszyna. Ręczne strugi tego nie dadzą. W związku z tym będziemy musieli po sklejeniu tych elementów w jedną dużą płaszczyznę, w sensie w blat, będziemy musieli przestrugać to jeszcze raz. To jest kolejna czynność powielana. Unikamy tego. Chodzi o to, żeby te deski ze sobą skleić i żeby osiągnąć w miarę równą płaszczyznę blatu z niewidocznymi połączeniami jej jakby poszczególnych elementów tego blatu. Natomiast strugamy blat dopiero w momencie, w którym jest sklejony, czyli strugamy już całość. I tak nawiasem mówiąc, tak, ta deska jest częścią blatu. Sorry. Znaczek. Pomyłka, jednak wybieram drugą krawędź jako krawędź referencyjną, bazową. No, najpierw trzeba będzie ją jednak przygotować, czyli odznaczyć i przerżnąć. I tak, ja wiem, że wnikliwi obserwatorzy zauważą, że z tyłu za mną stoi taśmówka, a ja sobie tutaj poczynam z piłą ramową. No ale to jest film edukacyjny, film o tym, jak zabrać się do takiego materiału ręcznie, ręcznymi narzędziami. Gdyby to był film na temat tego, jak tą deskę obrobić za pomocą maszyn, to pewnie znajdziecie takich materiałów mnóstwo na YouTubie. Prezentuję bardzo tradycyjny sposób na wykonanie tej czynności. Ramówka to bardzo dobre narzędzie, bardzo niedoceniane. W tej chwili szukam klina, ponieważ materiał zamyka mi się za piłą i dlatego wypinam się na was w tym momencie. Sorry, nie robię tego umyślnie.
Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ręczne przerzynanie materiału to czynność wysoce nieefektywna i naprawdę z ogromną satysfakcją i nieukrywaną radością obróciłbym się w tej chwili i wykorzystał do tego celu tą maszynę, która znajduje się za mną. Aczkolwiek jest to dosyć upierdliwe, ponieważ mam zbyt mało miejsca jak na przerzynanie tak długich desek na taśmówce i zrobienie tego ramówką jest no może nie szybsze, ale trochę bardziej, trochę mniej wkurzające. Teraz z grubsza ogarniam tą krawędź za pomocą równiaka, po to, żeby za chwilę przejść do spustnika. I tutaj również mamy specjalną procedurę, która polega na tym, żeby intencjonalnie, specjalnie wystrugać krawędź wklęsłą, niewypukłą, czyli jak ja to nazywam, banana, tylko coś odwrotnego. W praktyce polega to na tym, że zaczynam struganie od środka deski i sukcesywnie przesuwam się ku krawędziom, ku krańcom, ku sztorcom. Całość krawędzi strugam w ostatnich dwóch, trzech przejazdach. Jak radzę sobie z kątem, czyli z uzyskaniem tych 90 stopni względem płaszczyzny bazowej? No, jakby klasyczna procedura, tak? Przesuwam strug w kierunku tej wyższej części krawędzi. Absolutnie nie przechylam narzędzia, nie da się utrzymać go pod takim samym kątem przez cały czas, ani również nie reguluję noża, po prostu przesuwam strug w zależności od tego, która część krawędzi jest wyższa, a która jest niższa. I w ten sposób uzyskałem coś, co w Poznaniu nazywa się Winkelkant, na którym opieram znacznik przy trasowaniu równoległej krawędzi, oczywiście za pomocą znacznika. Krawędzi, którą najpierw oczywiście należy odciąć. Tym razem prezentuję, jeżeli ktoś nie posiada ramówki, to można to zrobić zwykłą płatnicą, taką ze składu budowlanego. Trochę więcej czasu to zajmuje, być może jest trochę mniej efektywne, bo one są przeważnie sprofilowane do cięcia poprzecznego, a w większości przypadków nawet nie są przeznaczone do cięcia drewna, tylko laminatu albo sklejki, ale da się to zrobić. I właściwie teraz to już nic, czego nie pokazywałbym wcześniej, czyli trasowanie po obwodzie grubości, którą chcemy uzyskać. Ja celuję w jakieś 30 mm, tyle jestem w stanie uzyskać z tej deski. Im mniej się nastrugam, tym oczywiście lepiej. Właściwie koniec procedury. W tym momencie strugam do wytrasowanej linii, kontrolując się tylko, czy czasem jej nie przekroczę, pewnie i tak ją przekroczę. Wspominałem Wam wcześniej, że w przypadku strugania materiału na części blatu nie wykonuje się tej procedury tak, jak ją pokazałem. Tak wykonuje się elementy, które będą stanowiły jakąś odrębną całość, na przykład będą jakąś półką albo bokiem jakiegoś większego mebla. Na pewno wielu z Was będzie sobie zadawało pytanie, dlaczego chcę za sobą kleić tak szerokie deski, przecież nie powinno się tego robić. Tak, nie powinno się. Nie powinno się w świecie maszyn, w świecie urządzeń, które zapewniają przecięcie deski i wyrównanie jej stosunkowo prosto i bez jakby wysiłkowo. Wyobraźcie sobie przecinanie tych desek wzdłuż, na pół, ponieważ przyjęło się, że nie powinno się kleić elementów szerszych niż 8-10 cm ze sobą. Jest jakieś 30 stopni. No, jest ciepło, bo jest lato, pani kierowniczko. I ja sobie dorzucam dwa razy więcej roboty, dlatego że się tak nie powinno. Są inne sposoby na stabilizację
blatu i te sposoby były kiedyś powszechnie używane. Nikt nie plasterkował drewna na cieniutkie listwy i nie kleił ze sobą klejem poliuretanowym. Właściwie w większości blaty były wykonywane z dosyć szerokich desek, ponieważ no, jakby wykonywanie takiej współczesnej klejonki było niepraktykowane, bo było po prostu trudne. No. Zresztą spróbujcie to zrobić za pomocą strugów i ręcznych pił. Te tradycyjne sposoby pokażę wam przy okazji filmu o realizacji tego blatu, który właściwie teraz jego elementy strugam. Pozostaje jeszcze wyrównanie przeciwległej krawędzi po to, żeby uzyskać materiał strugany czterostronnie. Dokładnie ten sam schemat postępowania co przy krawędzi bazowej. No i w ten sposób uzyskaliśmy deskę, która jest nad wyraz dobrze wystrugana. Nawet zbyt dobrze jak na to, do czego będzie wykorzystana. No i cóż, na koniec malutkie ogłoszenie. Zmniejszy się intensywność pojawiania się nowych filmów na kanale. Zresztą już ostatnie dwa filmy pojawiły się z takim dwutygodniowym jakby rozdzieleniem, z dwutygodniową pauzą. Nie wynika to z tego, że mam jakiś zanik weny twórczej, ale wynika po prostu z tego, że mam w tej chwili trochę więcej obowiązków i najprawdopodobniej też przyjemności, w sensie no, urlop i tak dalej. Więc filmy będą pojawiały się, ale będą pojawiały się rzadziej. Przynajmniej przez wakacje. Zobaczymy, jak będzie dalej. Tymczasem żegnam was. Jeżeli chcecie w jakiś sposób wspomóc kanał, no to wiecie, co robić. Like, sub, dzwonek. I jeżeli chcecie otrzymywać regularne powiadomienia o nowych treściach pojawiających się na kanale, subskrypcja z dzwoneczkiem, tak? No. To do zobaczenia.